Cześć Tomek. Cześć. Jesień przyszła. No. Czas zasiewu. Jesień jak lato. No ciepło jest. Dzisiaj pierwszy dzień, tak? Pierwszy dzień. Jakie plany tutaj, co będzie rosło? Nie wiem, jak posiejemy, jak urośnie, to będzie widać. Ale o zimie na końcu? Tak, coś na zimę trzeba wsiać, bo... Do tej pory była tak. Kukurydza, później owiec. Owiec to tragedia, no. Owiec zawsze tragedia. Też go wymucił, nie? Nie było czasie skoszony. Nie, ten rok na oziminę był do dupy, na jarę zboże był do dupy. Ale zobacz, jaki poplon obsadza to jest, nie? To jest poplon. Tak. No to dobrze. Sam się zasiał, wiesz? Teraz będzie to gnić. Będzie to gnić. Nie, no to będzie ma masa taka zielona, wiesz? Będzie azot naturalnego pochodzenia, nie? Patrz, tu już posiane, ładne, zielone. Pszenica. To pszenica jest? Sąsiad pszenicę chciał. To życie? Tak. Wszystko pszenicą zaczął mówić, 100 hektary. Pszenicy? Żadnego podozmian, takiego, żadnej różnicy? To pszenica? No bo pszenica chyba jest, nie wiem. Teraz na zabrazem pszenica, bo tu byłem. No, jak sąsiad zobaczył. Nie. Dość głęboko wsiane, nie? Ale to jest pszenica. Tutaj gdzieś one. Nie, no ja tu byłem, to wiem jak siał. A co, aż niewiarygodne? Nie, no pożycie tak pszenicę siać, to nie wiem. Tu masz, o. Bardzo przypól tym. Masz, pszenica jest. Tutaj masz to na ziarko. No jest, obiecywana pszenica. Nie, no będzie wymagać dużego nawożenia, nie? A co, pożycie się zazwyczaj nie sieje pszenicy? Nie. To już pożycie mu rzepak ciać. No. Nie pamiętam, kiedy rzepak rósł. Dwa lata po rzepku użył to chyba, nie? No i żyto. Czy cężyto? Coś takiego. Żyto. Nie wiem, czy to cężyto w tym roku nie było. Czy żyto? Żyto chyba, nie? Żyto. Ładnie to wstawiło, ładnie, nie? No wiesz, wilgoć jest, ciepło jest, kurczę, swoje ciepło robi przede wszystkim. To żeby za bardzo do góry nie poszła, bo się rozhartuje na zimę, nie? Się krzewi się jeszcze wiosną, nie? Także pszenicę może w listopadzie posiadać. No właśnie Piotr poszedł 15 grudnia się chwalił w tamtym roku po kukurydzy. No i co? I miał. I miał. No bo ona się krzewi, pszenica się krzewi wiosną. A żyto bardziej tak wymaga wcześniejszego siewu, nie? Żyto, okej. Okay. No pszenica, raczej pszenicę można siać, aby zdążył w tym roku zasiać. Na tym polu kiedyś zbierałem kamienie, ale widzę nic to nie dało, co tutaj tam jest. No, no kamienie jest od groma tutaj, nie? Można zbierać, to jest taka piaskowa gleba, że tu co roku można zbierać kamienie i będą. Mhm. To wszystko się rusza, masa. Nie wiem, tutaj myślę, wiesz, żyto wsiać, nie? Nie no, żyto jest chyba najmniej wymagające, nie? To jest 23, jeszcze się zdąży. Po niedzieli będę siał. Na świeżą orkę od razu, bez pijew, zielenia. Bez wałowania, bez niczego? A, szybka akcja, tak. Ile to nakładu, kurde? Widzisz, ile się w tym roku rolnicy zarobili, że mogą inwestować w ziemię? Nie za bardzo. Nie? No ale na agroshow jest tłok, słyszałem. A na agroshow, wiesz, dofinansowania ciągną, kurde. To człowiek też zacznie chwilę dofinansowania. Nie będzie nic dorabiał na tego, tylko chodził po głowie, się drapiał i dofinansowanie na to, dofinansowanie na to. Chodził, męczył bułę, upierdliwym był, wszędzie zaglądał. To za świętego spokoju ci dadzą. Masz, człowieku, daj nam spokój. Wiesz, na gruszą, no wiesz. Nikt taki jak ja, no co ja pojadę, przecież ja nie kupię u was ciągnika za milion złotych. Ale trzeba wiedzieć, że to też jest agroshow, takie prawdziwe. Tak. Ja tam znajomego się pytałem, czy jedzie na agroshow, on mi pokazał na swój ciągnik, mówi, tu będę miał agroshow. Tak, no tak. Trzeba siać, no. To jest dla takich biznesmenów rolnych, tacy co praktycznie tysiące hektarów uprawiają do agroshow, nie? Przecież nie kupi siewnika za milion złotych, nie kupię ciągnika za dwa. Nie, to na to nie stać, kurwa. Ursusa mnie ledwo co stać wyremontować, żeby kurde był w takim stanie. No wiesz, kupić za 2 miliony sprzęt, to trzeba mieć odpowiednią ilość hektarów. No tak. Bo jaki masz zysk hektara rocznie, żeby to się zwróciło? Z hektara jaki zysk? W tym roku? W tym roku nie mam mowy o zysku. Nakład na rzepak był 5 tysięcy,
a rolnicy poprosili po 3 tony, jeszcze poprosili na jednego rzepaku, gdzie im poodliczali, nie wiem, czy dostali po 1700 za tonę. Aha. I czy dołożyłeś do rzepaku, tak? Nie no, chyba Cejrowski, 100 zł. Cejrowski dołożył do pszenicy. Do pszenicy ile pieniędzy dołożył. Teraz szuka roboty za granicą, żeby pospłacać nawozy i te inne dodatki. No tak jak on tam liczył te 7 tysięcy, no to tam... Chłop się utopił, bo myślał, że ten będzie miał 10 ton, nakłady zrobił na 10 ton, no wiesz, a tamten, tu zebrał 3, nie? Tamten rok ludzi rozregulował, bo myśleli, że faktycznie to będzie nie wiadomo będzie co. Cena, wszystko chyba i to... Bo w tamtym roku były i plony, i ceny. Tak. I teraz tak, dali ci parę złotych za zboże w tamtym roku, ale za to będziesz musiał oddać jeszcze z procentem w tym roku za nawozy. No bo jak pobrali nawozy, kurde, na krechę, a później trzeba spłacić te nawozy, no to kurde jesteś utopiony, bo ty teraz zboża nie oddać jeszcze z takiego kiepskiego roku, jak w tym roku był. Oziminy, pszenice, żyta jakoś tam sypały, pszenżyta. Ale to porost, podliczają ci, cena jest do dupy, co to po 600-700 zł możesz sprzedawać, gdzie w tamtym roku miałeś żyto po 1100, pszenicę miałeś po 1300-400, kurde, i to paszową. No. A nawet i 1500 było. A w tym roku o połowę ceny ucięte, gdzie nawozy, które pobrali na krechę, jakieś tam sprzęty pobrali, a teraz co? Sprzęty będą chcieli sprzedać, żeby popłacić, ale kto kupi, jak rolnik nie zarobił? Będzie wisieć, kurde. Ciężko, kurde, ciężko. To jest najgorsze to, że rolnikowi regulują ceny sami. Przykładowo zakład jakiś tam, przykładowo usługowy, czy jakiś hydraulik powie tak, zamontowania grzejnika biorę tyle i tyle. Pasujesz to, pasuje ci, nie pasuje. Szukasz tańszego, nie szukasz, w końcu bierzesz jego, nie? Jesteś ugadany tyle, tyle. A tu kurde i przykładowo bierze w tym roku 300 zł za podłączenie jednego grzejnika. No wiesz, są fabryki. A w przyszłym roku ktoś by powiedział, nie dostaniesz 300 zł, dostaniesz 150, a ten hydraulik wyposażył się w narzędzia za 100 tysięcy, no. Sobie kupił samochód, unowocześnił to wszystko. I co? Z czego ma to spłacić? No jak na życie zostanie? Mamy tu różne przedsiębiorstwa, fabryki i oni dyktują ceny swoich produktów. No tak. Nie pójdziesz tam i nie powiesz, panie, ja od pana kupię to okno, dam panu stówę. A rolnikowi dyktuje kurde, widzisz. Z góry narzucone jest. Jest odwrotnie. Jesteś producentem, ale jesteś uzależniony od... Tak. Po tyle ci zapłaci i jeszcze ci podciąga, nie? No i tyle, ale przykładowo w Niemczech nie ma czegoś takiego, kurde, jak porost odliczali czy coś, zawożą samochody i tylko sprawdzają rzepak. Sprawdzają oleistość. Jest oleistość, to jeszcze ci dorzucą. Nie patrzą na porost, patrzą na oleistość, nie? A u nas oleistość, a porost, nie? Żeby ci tylko urwać cenę, żebyś kurwa na tobie zarobić, tak czy nie? No, bo to wiesz, to są setki ton, tysiące ton, to są kupę pieniędzy jest dla nich, dla tych pośredników. Powiem ci szczerze, że nie jednemu się nie chce kurwa orać w ziemi, kurwa. No bo za co? Jak nie ma. Tragedia jest, nie? Można ponarzekać. W tamtym roku coś tam zarobiło się, pomimo tych cen, tego wszystkiego, ale człowiek nawozu kupił drogie. I tak te pieniądze oddał, i tak te pieniądze oddał, nie? Mm-hmm. I nadal kurde, sobie dwóch lepszych nie kupiło, jakieś podarte, kurde. Jeszcze z roboty takie schodzone, bo tam dostałem nowe, a w tych chodzę, no. Taki los, no. Co zrobić? Trzeba orać. To jedziemy tam. Wychłodzi się pogoda trochę, poprykał sobie, wychłodzi się trochę, bo ciepło jest. Nie, no ciepło, ja myślałem, że będzie chłodniej. No. Paliwa po